Wtorek, 18 dzień czerwca, Radosław Salomon, witam i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka programu Piłkarskiej niższej ligi. Razem w studiu Adam Michalik, nasz stały ekspert i współtwórca tego programu. Adam, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Adam, no praktycznie koniec sezonu, parę niewiadomych tylko w klasie okręgowej, reszta lig pokończyła zmagania. No chyba najważniejsze informacje tego weekendu, no to awans Legnickiego Pola i zdobycie mistrzostwa. Awans, jak wiemy, na razie awans jest teoretyczny, zobaczymy jak to dalej wszystko się potoczy, o tym porozmawiamy na pewno przy okazji omawiania klasy okręgowej. No i rozstrzygnięcia też w A i B klasie. Zaraz będziemy o tym wszystkim rozmawiać. No tak, no z perspektywy naszego regionu no bardzo niepokojąco wygląda sytuacja w tej klasie okręgowej, jeśli chodzi o zespoły, które awansują. No, wciąż nie wiemy, co z Legnickim Polem. No, zostało półtora tygodnia. Męcinka, no, zespół, który jedzie w 8 czy 9 do góry. Zespół walczący o awans, no, nie przystoi. No, mimo wszystko wydaje się, że jeśli zespół, który jedzie przez trzecie kolejce od końca w 8 czy 9 osób na mecz wyjazdowy, walcząc o awans, no, ciężko sobie wyobrazić tą drużynę w czwartej lidze. Wiem, że wczoraj obiekt w Jaworze wizytował prezes Andrzej Padeski, no tam też spory remont wokół. Będzie trzeba się sprężyć, jeśli później miałaby awansować, więc on, jeśli chodzi o infrastrukturę, no to wydaje się, że tylko Konfeks jest na dobrej drodze, żeby w tej czwartej lidze zagrać, a reszta no, musi sprężyć się już po zakończeniu sezonu. Zgadza się, Adam. Zacznijmy analizować to, co działo się na ligowych boiskach w ostatni weekend. Klasa okręgowa, no bo jak wiemy, czwarta i trzecia liga już zakończyły swoje rozgrywki tydzień wcześniej. Więc pozostaje nam analizować to od klasy okręgowej. No i mecz, który miał zadecydować o awansie i zadecydował. KS Legnickie Pole w roli gospodarza mierzył się z Hojnowianką Hojnów, ale w Hojnowie. Bo jak wiemy, problem z boiskiem Legnickiego Pola, no i kluby porozumiały się. No i ten mecz rozegrany został w Hojnowie. Do przerwy było 1-0 tylko. Po przerwie KS Legnickie Pole rozstrzelał się. No i mecz zakończył się wynikiem 5-0. Posłuchajmy trenerów i zawodnika z Legnickiego Pola. Na pewno jeszcze pierwszą połowę żeśmy dotrzymywali kroku, chociaż mieliśmy trochę szczęścia, natomiast drugą już było widać. Od 60 minuty Legnickie Pole nam odjechało i widać, że mają dobry zespół. Życzę im wszystkiego dobrego w czwartej lidze. Bardzo uczuwałem przed meczem, że to nie będzie tak łatwo, miło i przyjemnie. Bo co prawda tutaj, jeśli chodzi o drużynę, w tym przypadku gości, ale graliśmy u nich. Oni punktów też bardzo potrzebują, tak? Są nisko w tabeli, ale uważam, że to nie jest drużyna do spadku. Naprawdę dość dobrze grają. Jestem zdziwiony bardzo, że są tak nisko. Są to młodzi chłopcy. No my, tak jak wspomniałem, no wyszliśmy troszkę bardzo ospale, spokojnie. Myśleliśmy, że to będzie łatwo, a tak nie było. No bramka na początku już padła, która myślałem, że ustawi to spotkanie, ale później drużyna Hojnowianki się podniosła. No druga połowa była taka, jak miała być. Skończyło się 5-0. No na pewno smakuje bardzo, bo tak jak gdzieś tam się zakładaliśmy przed sezonem, że tego mistrza będziemy mieli. Wiedziałem, bo byłem tu już pół roku wcześniej. Znałem pół roku przed tym sezonem. Znałem tą ligę już mniej więcej, więc wiedziałem, na co nas stać, jaki mamy zespół i jeśli rzeczywiście wszyscy się skupimy, to ten awans będziemy mieli. No i tak się stało. Każdy dał z siebie 100%, więc ten awans jest nasz i się tylko cieszyć. Pewnie muszą walczyć, tak jak dzisiaj, tą pierwszą połowę, bo naprawdę chłopcy zostawili serce na boisku. Brakowało nam tutaj w niektórych meczach tego kolektywu, bo i się niektórzy pokłócili, a dzisiaj było widać, że się bardzo starają i chcieli tutaj dobry wynik zrobić. No niestety nie udało się. Będziemy walczyć do końca, tak jak powiedziałem. Jedno, co mnie cieszyło po meczu z Męcinką, że w drugiej połowie ten kolektyw złapał taką iskrę. Mam nadzieję, że nam się uda. Na pewno będzie niezwykle ciężko, ale też nie załamujemy się. Jeżeli byśmy mieli spaść, to na pewno na tych chłopakach młodych będziemy opierać drużyny i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości. To dobra decyzja działaczy klubu, czyli rozpoczęcie współpracy nie w tym sezonie, tylko jeszcze pół roku wcześniej. Czyli mieliśmy takie pół roku na przetarcie, zobaczenie tego, jak to będzie wyglądać, kto nam jest ewentualnie jeszcze potrzebny. No i ten sezon już był cały taki, jak chciałem, czyli miałem wszystkich ludzi do grania. Prawdę mówiliśmy o tym, że mamy silną drużynę i tak dalej, ale ja do tego awansu podchodziłem i do wygrania tej ligi tak bardzo na spokojnie. No bo mając tutaj za przeciwników takie drużyny jak Kuźnia, przede wszystkim Konfeks, tak? No ciężko było myśleć o tym, że możemy tak z rozpędu sobie, bo tak naprawdę ten skład no nie miał kiedy się dotrzeć za bardzo. Pół roku to nie jest wiele, tak? Drużyny budują się
latami. No ale udało się, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jest fajna atmosfera, są fajni ludzie do grania. A co będzie dalej, to zobaczymy. Tak, rozumiem, mówimy tutaj o boisku głównie. No tak jak mówiłem już gdzieś, że dla mnie byłoby głupotą, żebyśmy w tej lidze nie zagrali. Gdziekolwiek, skoro Raków Częstochowa awansuje do S-klasy i sobie wybiera między Sosnowcem czy Bełchatowem, gdzie będą grać, dla mnie byłoby głupotą, żebyśmy nie mogli my grać w czwartej lidze gościnnie. Ale tak jak mówię, ja już mówiłem o programie. Obiecał mi Wojtek Sochacki, że będzie boisko, więc będzie. No to znaczy, jakby pan zerknął w tył, to my prawie w każdym razie robimy 6 zmian. Czyli tak naprawdę grają wszyscy. Mamy tutaj jeszcze jedną robotę do zrobienia, bo to jest bodajże 26 albo 5 mecz bez porażki. I nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli to zaprzepaścić tam, w tych dwóch kolejkach. Także myślę, że... Zresztą nie, no ja jestem takim trenerem, który mimo tego, że już mamy to, co chcieliśmy, to ma być do końca, do spodu. Tak to będzie wyglądało. Jeśli no, zagrają w najsilniejszym składzie w dwóch ostatnich meczach, to pewnie można liczyć na komplet punktów, no i przeciągnięcie tej serii meczów bez porażki. Ja dam sportowo jak najbardziej na tak, bo to trzeba powiedzieć, dwie kolejki przed końcem, mistrzostwo. No i zespół, który w opinii wielu też trenerów tej ligi prezentował się najlepiej, no i ta jakość sportowa była widoczna, grają tam zawodnicy też doświadczeni, którzy w przeszłości grali nawet na wyższych poziomach niż czwartoligowy. No ale słyszeliśmy też tą wypowiedź Adama Weślewskiego. Wiemy, że ty teraz no, pełnisz też funkcję dyrektora pod okręgu Legnica. No i pewnie będziesz musiał się zmierzyć z wieloma problemami, a jednym z problemów będzie boisko w legnickim polu, którego fizycznie nie ma. Adam odniósł się do sytuacji Rakowa Częstochowa, który ma możliwość wybrania między Sosnowcem a Bełchatowem i są jak gdyby naginany jest regulamin. Jak to, Adam, może wyglądać w przypadku legnickiego pola? Czy tutaj też są jakieś czynniki, które mogą decydować o to, żeby jednak przychylić się do chęci gry legnickiego pola w czwartej lidze? Porównujemy trochę dwa różne światy. No. Przypominam fakt, że Raków buduje stadion za 40 milionów, ma zabezpieczony na to budżet w budżecie gminy. No ale to jest jedno. Drugie, tam już są wszystkie pozwolenia, wszystkie projekty, wszystko. No w Legnickim Polu sytuacja wygląda w tym momencie tak. Gmina mówi jedno, ludzie związani z klubem mówią co innego. Dzwoni się do powiatu, jest w ogóle co innego, jeszcze inna historia, która no ciężko się tutaj połapać, żeby chociaż wszyscy mówili jednym tonem. Co tak naprawdę się dzieje? A tutaj tak, dzwoni się tutaj, mówią, tak, papiery już na pozwolenie są złożone, czekamy na decyzję. Dzwonisz tutaj, żadnych papierów nie ma, to na jakiej podstawie mamy decyzję wydać. No to już się robi kuriozum tak naprawdę, no bo wiem, że nawet wczoraj prezes Padecki, będąc w naszym biurze w podokręgu, dzwonił do pani sekretarz gminy i też, że wszystko jest spokojnie, wszystko jest dobrze. No ale takie zapewnienia słyszymy kolejny miesiąc, a tak naprawdę Legnickie Pole wiedziało już o tym, startując do sezonu, że no, ma taki zespół, że raczej wielkim problemem nie powinno być awansowanie. To się chyba zgodzimy, że akurat jeśli mamy mówić o którejś lidze, że miała murowanego faworyta do awansu, no to było Legnickie Pole w klasie okręgowej, no i może rezerwy Górnika Polkowice w B-klasie. To przed sezonem miałbyśmy mieć dwa zespoły, które najpewniej wygrają ligę, to na pewno Polkowice i potem drugi pewnie byłby to Legnickie Pole. No pewnie i wszyscy, tak. I wszyscy no, przez rok wiedzieli. Nic się w tym czasie nie wydarzyło. I Mewa Kunic. No tak, no to trzech, no ale zastanawiałbym się, czy większe szanse by się dawało Mewie, czy Legnickiemu Polu. No mimo wszystko z tą siłą ofensywną i z tym, jak to wygląda. No i wszyscy wiedzieli przez rok. No ciężko wyobrazić sobie sytuację, że przez rok nie można pozwolenia załatwić. No już pomijam to, co się działo wcześniej, tą samowolę, która się wydarzyła. No ale to też trzeba patrzeć ze strony drugich. Są kluby w czwartej lidze, które przez ostatnich latach musiały dopasować się do tego wszystkiego. Jak jeśli mówimy tak, że Rudna grała gdzie indziej, no ale Rudna już budowała stadion. Nie no, Adam, znasz też moje zdanie. Ja wiem, że też bym chciał, żeby to Legnickie Pole zagrało i najlepszą sytuacją było, żeby to się wszystko rozwiązało i w końcu to boisko się udało. Bo też granie w okręgówce czwartej lidze czy A-klasie już, granie na obcych boiskach, to też się mija z celem. No takie jest no, moje zdanie. Nie można też mówić, że nic się nie działo jak gdyby w Legnickim Polu, no bo jak gdyby ktoś wydał pieniądze na budowę boiska, które fizycznie istnieje, ktoś faktem nie dopilnował najważniejszych rzeczy. No ale jak gdyby kroki zostały też, Adam, poczynione. Ale nie zwalajmy pretensje
no, na związek. No, niech w gminie to wyjaśnią. Nie, nie złoży zawiadomienie do prokuratury i wtedy możemy rozmawiać. Ja, broń Boże, nie zwalam winy na związek, bo znasz moją opinię. Ja wiem, że przed wami, czy tam też wcześniej, na pewno przed OZPN-em Legnickim, byłaby taka sama sytuacja i ten dylemat jest ogromny, bo tak jak mówisz, nikt nie urodził się taki, który by wszystkim dogodził. No bo tak, damy warunkową licencję po raz kolejny, no to ktoś z tyłu będzie mówił, no dobrze, ciekawe, czy w innym przypadku też by dali. Ciekawe, czy Gwardia Białołęka otrzyma taką licencję. Ciekawe, czy ten, tamten i kolejny. Ale dla mnie, no jak gdyby pewne sytuacje są takie, no sportowo zespół był najlepszy i fajnie byłoby dać tym chłopcom szansę, tym bardziej, że wiem też, że i z Rywkiem Manowice wystosował możliwość gry na swoim boisku, na swoim obiekcie, jakby zastępczo. No sytuacja jest patowa trochę, bo tak jak mówisz, no papiery nie wiadomo, z kim tutaj rozmawiasz, no tak? No bo klub mówi jedno, gmina mówi jedno, a powiat mówi inne. Tak. Ja bym nie przekreślał tych szans. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, coś się działo, ktoś budował, ktoś wydał pieniądze. Nie można lekką ręką teraz powiedzieć, dobrze, to niech to tam będzie, a my wybudujemy lekką sobie... Lekką ręką to były pieniądze wydane bez pozwolenia. Powiedzmy sobie szczerze. Adam, okej, no w jakim stopniu tak, ale w drugim nie, no bo to nie poszło na, nie wiem, na zabawę, na ten... Ktoś po prostu nie dopilnował pewnych kwestii. Ale to tak też, ale daj jeszcze jedno słowo. Ktoś nie dopilnował pewnych kwestii. Czy ktoś słyszał o jakimś zawiadomieniu o tym, że jest niedopilnowane? Wszyscy siedzą cicho. No to tak. Czemu BZPN ma się na każdym kroku gdzieś tam ten... Niech ktoś złoży zawiadomienie. Czy to wszyscy wiedzą, jak to wyglądało. No tak. Czemu nie ma nigdzie zawiadomienia do prokuratury, że pieniądze zostały wydane niezgodnie? Wszyscy siedzą cicho. Nie, no, i dlaczego DZPN ma brać odpowiedzialność? Nie, Adam, jest. Ja podkreślam jedną rzecz. Nie zazdroszczę teraz podejmowania decyzji. Tobie, DZPN-owi, bo co byście nie zrobili, będzie źle. Będzie dobrze dla jednych, gorzej będzie dla drugich. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Dlatego nie zazdroszczę, ale jak gdyby jako osoba, która kiedyś powiedzmy kopała piłkę i gdzieś tam chciała się rozwijać, iść po kolejnych szczeblach rozgrywkowych, no dostałbym nóż w serce, jeżeli bym z kolegami wywalczył awans i ktoś by mi ze takich względów nie pozwolił zagrać. Ja mówię z czysto piłkarskiej kwestii. Ja nie mówię o organizacyjnej, bo masz rację. Oczywiście, masz rację. Ale czysto sportowo chciałbym, żeby ta sprawa znalazła takie ujście i żeby wszyscy się tak zgrupowali i mając na uwadze dobro KS Legnickie Pole, żeby znaleźli złoty środek i żeby samorządy, gmina, powiat, klub wspólnie dążyły do jednego celu. KS Legnickie Pole w czwartej lidze i wtedy wiem, że wam będzie łatwiej, bo wy będziecie mieli papiery. Przepraszam, że tak mówię, wy. No wy mówię, bo jako osoba zarządzająca, no tak trzeba mówić. Mając papiery, jakieś zapewnienia z gminy, klubu i z powiatu, że wszyscy zmierzają w tym samym kierunku, bo na razie tak naprawdę to te drogi tak się rozmywają, przecinają i nie wiadomo, co się tam dzieje. Ale jeżeli będzie, to ja wierzę w to, że będą zapewnienia i to miałoby się rozłożyć w czasie, ale te zapewnienia będą miały pokrycie, to mimo wszystko KS Legnickie Pole zagra w czwartej lidze. To jest moje zdanie i moja nadzieja. A jak jeśli będzie pozytywna decyzja o pozwoleniu na robienie tych prac, KS Legnickie Pole dostanie ten czas na zrobienie tego. Ale no musi być pozwolenie. Nie, no, oczywiście, ja rozumiem. To nie jest sprawa no, tym bardziej, że wiemy, że już z roku na rok ta licencja była w Legnickim Polu wystawiana warunkowo na tamto boisko. Wiem, że ono też nie spełnia wymogów. Ale już tak przy okazji, no to może to zabrzmi brutalnie, ale innych klubów, no, że robiąc Dream Team, fajnie, że tej ludzie związani z Legnickim Polem, no to fajnie by było najpierw zadbać o infrastrukturę, która by powodowała, że możesz wejść. Bo potem tak, wpuszczamy Legnickie Pole, to wpuśćmy Gwardię Białołękę, która też bardzo mocno walczy. Wiem, że dzisiaj spotkali się z wójtem gminy Pęcław i rozmawiali o tym, jak dopasować do wymogów licencyjnych i to jest też fajne, że tutaj włodarz wyszedł, spotykają się na boisku, co możemy zrobić. Biedna, bardzo biedna gmina, jeśli chyba najbiedniejsza w naszym regionie, bo tam, jeśli jak dobrze sprawdzałem wczoraj, to budżet całej gminy to jest 10 milionów, z tego ponad 3 miliony to subwencja oświatowa, gdzie jeszcze do wszystkiego trzeba dopłacić i tak dalej. Tam nie masz czego robić. Oczywiście. I tam ktoś wyjść, jak gdyby wychodzi naprzeciw. I rozmawiać. A tutaj widzimy, że tak, jest takie, wiemy,
wiemy, jakie są gdzieś tam pomiędzy kibicami, tutaj jakieś zawiadomienia na policję wcześniej były. No, ta sytuacja jest na tyle, że no, pozostaje obawa, że jeśli puści się KS Legnickie Pole, ta sprawa się nigdy nie skończy. I oni będą tak grali, będzie to trwało 5 lat, tym bardziej, że mówię, nie ma żadnego zawiadomienia na prokuraturę, co się z tym stało. Zaraz mogą być odwołania. No, wiemy, że sąsiedzi no, nie są zbyt przychylnie nastawieni do tego boiska i mogą o to walczyć i to może być opóźniane, więc to może zaraz okazać się, że Legnickie Pole będzie 5 lat grało gdzie indziej. No ale jak już raz się dopuściło, to potem nie będzie. No, oczywiście. Więc regulamin jest regulaminem. Przez wiele lat gdzieś tu były problemy. Wiele osób się, sam wiesz, ile ludzi się skarżyło w naszym regionie, że jednych traktuje się tak, drugich inaczej. No skoro inne kluby czwartej ligi musiały tak naprawdę dopasować się do tych wymogów, wchodząc do tej ligi, to muszą. To samo się tyczy Kuźni Jawor, która no, jeśli będzie chciała masować, to naprawdę 2 tygodnie ma takiej roboty, bo tam bodajże budowa basenu obok i też jest trybuna rozgrzebana, wszystko jest rozgrzebane. I to jest wszystko, no, tylko jest taka sytuacja. No, gdzieś tam w weekend czy piątek zadzwonił ktoś z Mosiru Jaworskiego, poprosił prezesa Padeckiego, że skoro słyszał, że jest w Legnicy, czy mógłby podjechać do Jawora. Prezes Padecki pojechał specjalnie wczoraj do Jawora, prosto z biura i rozmawiał z tą osobą. Poznał, odpowiedział, zróbcie to, to, to. A tutaj są też sytuacje takie, że jeśli ktoś buduje boisko, często jest tak, że gmina buduje, jest specjalna, pamiętajmy, że w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej jest specjalna komisja, która no, pomaga gminom, jeśli chodzi o budowę boisk, bo często jest tak, że ktoś, kto się nie zna na budowaniu boisk w gminie, nie zna wymogów, buduje boisko, mówię, zrobimy tak, tak, tak i tak. I potem są kwiatki takie, że te boiska i tak się nie nadają, nie spełniają wymogów. A jest specjalna komisja, która przyjeżdża specjalnie na dane miejsce do gminy, rozmawiają, jak to zrobić, żeby to spełniało wymogi, na jaką ligę i tak dalej. No tu akurat jest fajny przykład, był Albatrosa Jaśkowice, gdzie z gminy osoby zadzwoniły do prezesa, prezes przyjechał, tu zróbmy to, 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 poprawiajmy, będzie jeszcze troszeczkę taniej, ale będzie to spełniało warunki. Nie róbmy czegoś na pokaz. Adam, zgodzę się. Musimy chwilę też porozmawiać o pewnej Hojnowiance, tylko tak, mistrzostwo i awans sportowo dla KS Legnickie Pole, dodatkowo na uczczenie 15-lecia istnienia klubu. Fantastycznie się to wszystko zbiegło. Hojnowianka Hojnów. Nawet analizując, że dwa zespoły spadną, to w tej chwili oni są na przedostatnim miejscu w ligowej stawce, a wiemy, z kim grają. Grają z Konfeksem i z Kuźnią bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Dokładnie. Więc zespołami, które są bezpośrednio zainteresowane awansem, więc ciężko tutaj prognozować, że uda się gdzieś wyszarpać te punkty. No i ta sytuacja robi się powoli, Adam, dramatyczna. No tak, no. Co tu mogę powiedzieć? No tutaj można powiedzieć w drugą stronę. Fajny obiekt i szkoda, że taki obiekt miałby na poziomie A-klasy, no bo jeśli mówimy o infrastrukturze w Hojnowie, to bardziej ona pasuje pod czwartą ligę niż pod A-klasę. No, oczywiście. I szkoda, że taki klub no znowu gdzieś musiałby zrobić krok do tyłu. Wydawało się, że już po jednym spadku oni tam postawili na młodzież, trochę się odbili. No a w tym roku no, znowu problemy. No i gdzieś moim zdaniem no ciężko będzie powalczyć o te punkty z Konfeksem i Kuźnią, tym bardziej, że wiemy, że obydwa kluby są mocno zainteresowane grą w czwartej lidze. Mocno się rozgadaliśmy na początek, więc przechodzimy do kolejnego meczu. Czarni Rokitki Kuźnia Jawor, okiem obiektywu, poproszę o materiał zdjęciowy. Wykonali swój plan w Rokitkach piłkarze jaworskiej Kuźni. Odnieśli pewne i zasłużone zwycięstwo z zamykającym tabelę Czarnymi. Rokitki Jaworzanie zwyciężyli 6-1, a mogli zdecydowanie wyżej. Na listę strzelców wpisywali się kolejno Przemysław Piec, Seweryn Suchecki, Dawid Duda, Kamil Dunaj i dwukrotnie Emilian Borek. Gospodarze ulegli wysoko, ale przed zmianą stron kilka razy groźnie przedzierali się na połowę przyjezdnych. Porażka skutkuje spadkiem z Ligi Czarnych, trzeba to powiedzieć, no bo oni już w tej chwili mogą tylko matematycznie wyprzedzić Hutę Przemków, a jak wiemy, minimum Adam dwa zespoły spadną z tej ligi. Tylko że Huta Przemków jest przed Rokitkę. Przepraszam, że mogą tylko Hojnowiankę wyprzedzić, bardzo, bardzo przepraszam za mój błąd. W każdym razie nie zajmą wyższego miejsca niż przedostatnie. No tak, no, ale to już tego można było się spodziewać od jakiegoś czasu. No, Czarni dyspozycją w tym sezonie no, pokazali, że no, są jednym z zespołów, który gdzieś tam dołuje w tabeli. No, Huć udało się co prawda podnieść w tej końcówce kilka ważnych zwycięstw, teraz też z Iskrą Kochlice, ale cóż, no, Rokitki no, będą musiały się odbudować. Szkoda takiego zespołu, że spada z klasy okręgowej, no ale tutaj nie ma
mowa o jakichkolwiek zawirowaniach, no, trzeba się odbudować i spróbować na nowo wrócić do tej historii, no bo z tym Pucharem Polski na czele, no, to naprawdę fajna przygoda była i na pewno trzeba liczyć na to, że w najbliższych latach Czarni odbudują się i wrócą do tej klasy okręgowej. Co do Kuźni, Kuźnia cały czas walczy o czwartą ligę. Powiem tak, mam małe takie, jakiś półżart, wrażenie, że im mniej mówimy o Kuźni, tym ona lepiej gra, bo im więcej pompowaliśmy, tym Kuźnia potrafiła bardziej rozczarowywać. Teraz troszeczkę ostatnimi czasy też stwierdzam to, mniej tego antenowego czasu poświęcamy dla Kuźni, a ona skrupulatnie robi swoje, ciuła te punkty, no i w tej chwili wiemy, jaka jest sytuacja. Jeden punkt może zadecydować o tym, że Kuźnia wyląduje w czwartej lidze. Mówiąc brutalnie, no, nie nawet punkt może zadecydować, a to, że licencja. No, tak czy inaczej, no, wylądowanie w czwartej lidze, tak jak wspomniałem, no, wczoraj fajnie, że w ogóle ktoś z Jawora się odezwał, żeby spotkać się w sprawie obiektu. No, tym bardziej, że wiedzą, że mają tam remont basenu obok i połowa stadionu jest rozkopana. No i tutaj fajnie, że ktoś się zainteresował, jak to zabezpieczyć, jak to zrobić, jak to doprowadzić w razie czego. Że zanim jeszcze ten awans został wywalczony, już ktoś się tym interesuje. Bo wiemy, że te rozgrywki w tym sezonie kończą się w niedzielę 23 bodajże, a do 30 trzeba już wnioski licencyjne złożyć i na początku lipca odwiedza komisja licencyjna i ocena boiska. To już trzeba wcześniej o to zadbać. No, w wielu przypadkach tego zabrakło. No, podobnym przypadkiem tego martwienia się wcześniej jest Sparta Przedmoście, zanim oficjalnie zapewniła sobie awans. Już trybuna w minionym tygodniu postawiona i klub jest gotowy na klasę. Myślę, że tak to powinno wyglądać. Najpierw infrastruktura, ewentualnie pewność tego, że ta infrastruktura powstanie, a potem no, walka o te awanse i budowanie zespołu no, na miarę wyższej ligi. Jeszcze jeden mecz, okiem kamery, zryw Kłębanowice, Iskra Księgienice. Zryw, wiemy, chciałby być minimum piąty od końca, żeby nie było żadnych niedomówień. No i walczy o te punkty, walczył ostatnio z Iskrą Księgienice. No i mecz taki bratobójczy, można powiedzieć, mecz, którym nikt nie odstawiał nogi. No i mecz, który gospodarze wygrali 3-2. Posłuchajmy, co do powiedzenia mieli zawodnicy i trener obu drużyn. Poproszę o materiał wideo. Czy był wyrównany, tak, drużyny gdzieś tam obok siebie w tabeli na podobnych miejscach. No taki był. No nie cieszy też, że nie odstawiamy nogi w tych ostatnich meczach. Cała drużyna walczy do końca, bo sobie powiedzieliśmy jasno, nie chcemy tam jakichś spekulacji, chcemy to wszystko uciąć. Chcemy po prostu zająć bezpieczne miejsce, piąte, a naszym celem jest nawet to siódme od końca, żeby być spokojnym, a i dla samych siebie po prostu chcemy jakiś tam cel jeszcze do końca sezonu sobie postawiliśmy i walczymy o to. Bo z tego, że prowadzimy praktycznie przez cały mecz grę, jak dostajemy praktycznie każdą bramkę z kontry. No i szkoda. Że bramkarz dostał czerwoną kartkę, Iskra grała w 10, ale o dziwo nie wycofała napastnika, tak? Oni dalej grali tą dwójką, że tak powiem, napastników. I to mnie troszeczkę zdziwiło, tak? My przyszliśmy też na tą trójkę obrońców, ale no mówię, no nie było różnicy nawet po stracie Iskry zawodnika, że po prostu grają w osłabieniu, tak? No, no my wykorzystaliśmy to, zmieniliśmy ustawienie. No zagrał to, co miał zagrać, fajnie wykończył wolan i musimy się cieszyć z tego. No nie, akurat ten zespół jest znany właśnie z tego, że walczy do końca. Co by się nie działo, to gramy do końca zawsze o 3 punkty. Fakt, no w porównaniu do tamtego sezonu tutaj mamy lepszą końcówkę. I to cieszy, to jest jakieś budujące na przyszłość. Gramy w każdym meczu, że tak powiem, o zwycięstwo, bo stać nas na to. Myślę, że jakością naszych zawodników po prostu możemy rywalizować z tymi najlepszymi nawet zespołami, co mimo porażki, tak, ale to nie był jakiś... uważam nawet, że byliśmy lepsi w niektórych meczach, w szczególności czy to z Męcinką, czy to nawet z Konfeksem. Uważam, że możemy postawić się nawet drużynom z czoła tabeli. No a takie mecze jak teraz, no to udowadniają to, że wygrywamy, potrafimy to wygrywać i musimy być po prostu lepsi od przeciwników. Taki był cel. No, patrząc na nasze kłopoty w rundzie jesiennej, celem było utrzymanie. I ten początek tej rundy wiosennej pokazał, że jeżeli wszyscy są na meczu, to jesteśmy w stanie wygrać z każdym i z każdym walczyć, jak to się mówi, do końca.
Adam, dosyć ciekawe spotkanie. No tutaj taki newralgiczny moment to czerwona kartka dla Marcina Kocika. Zagranie piłki ręką poza polem karnym. No ale też tutaj trochę niezrozumiała sytuacja była, no bo najpierw sędzia liniowy, który widział całą akcję, nie podniósł chorągiewki. Był kontratak na bramkę zrywu i fakt faktem mało nie zakończyło się bramką. I w tym momencie dopiero sędzia jak gdyby, nie wiem, czy nie chcę mówić, dojrzał, przemyślał i w tym momencie dopiero zasygnalizował zagranie ręką. Ciekaw jestem, co by było, gdyby nie daj Bóg wpadła bramka w drugą stronę. Czy odwołano by tą bramkę, czy już sędzia całkiem spanikowałby. W każdym razie najważniejsze jest to, skończyło się tak, że wrócił. Ostatecznie finalnie zasłużona kartka dla Marcina Kocika. No i gra w przewadze zrywu, aczkolwiek Iskra nie pozostawała dłużna i miała też swoją sytuację, jedną bądź dwie do strzelenia bramki. Ten mecz w mojej opinii mógł zakończyć się remisem. No tak, no. Ale oba zespoły takie, które szkoda byłoby, żeby opuściły tą ligę, bo raz, że Iskra przyzwyczaiła nas do tego, że i w piłkę potrafi grać, ale przede wszystkim to jest taki zespół, który te aspekty wolicjonalne ma chyba na najwyższym poziomie w całej lidze. Zryw niewiele im ustępuje, ale Zryw też ma kilka ciekawych zawodników. No i jest to Beniaminek. Fajnie, że oni gdzieś tam walczą o tą swoją pozycję jak najwyższą, bo myślę, że ten pierwszy sezon jest tylko przetarciem, a ten przyszły już powinien być lepszy. No tak, szczególnie, że mówi się o jakichś wzmocnieniach, jeśli chodzi o Kolmanowicę na przyszły sezon. Zobaczymy. No, na razie ta sytuacja nam się w tabeli tak spłaszczyła tam w dole, że co prawda są trzy zespoły, które gdzieś tam na samej końcówce, ale wyżej jest 4-5 zespołów, które są w przedziale kilku punktów i na dwie kolejki przed końcem. Ciężko powiedzieć, kto zajmie czwarte miejsce od końca. Zgadza się. Adam, przeanalizujmy komplet wyników z tej serii spotkań. Zamet Przemku, Kompleks Legnica 0-3, Płomień Radwanice, Kaczawa, Bieniowice 1-5, Zryw, Kłębanowice, Iskra, Księgnice 3-2, Pogoń Góra, KS Męcinka 3-0, KS Legnickie, Pole, Hojnowianka, Hojnów 5-0, Czarni, Rokitki, Kuźnia, Jawor 1-6, Huta Przemków, Iskra, Kokice 1-0, Zawisza, Serby, Odra, Chobienia 0-2 i ligowa tabela na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek. KS Legnickie, Pole, już wiemy, mistrzem tej ligi o 68 punktów, druga Męcinka, Kompleks i Kuźnia po 60 punktów. Tą część ligowej tabeli zamyka Płomień Radwanice 41 oczek, a drugą połówkę otwiera Iskra Kochlice 40 punktów. No, zjazd naprawdę duży Iskry w tej drugiej rundzie. Zresztą to chyba zespół, ale który... bezpieczne utrzymanie. Tak, ale to zespół, który chyba tylko 13 punktów zebrał, na jeżeli dobrze pamiętam, na wiosnę. Na samym dole Czarni Rokitki 14, Hojnowianka Hojnów 20, Huta Przemków 21, Zryw Kłębanowice 31 punktów. Tą część rozpoczynamy od analizy tego, co działo się na boiskach. A klasy, pierwsza grupa. No i tutaj materiał zdjęciowy, zbiorczy z trzech spotkań. ZZPD Górnik Lubin, Stal 2 Chocianów, Wiktoria Parchow, Gwardia Białęka i Zadzior Buczyna, Fortuna Obora. Poproszę o materiał. Swoje zadanie wykonali zawodnicy Górnika Lubin, którzy w kończącym sezon meczu pokonali rezerwy Stali Chocianów 5-4. Pierwsza połowa to iście radosny futbol, w efekcie czego kibice byli świadkami 8 trafień. Po 4 dla każdej z ekip. Druga połowa była już spokojniejsza, a jedyną bramkę zdobyli gospodarze i to oni zwyciężyli w tym pojedynku, kończąc tym samym najlepszy sezon w historii klubu. Myślę, że tutaj jeśli to tak będziesz omawiał tym meczem, to lepiej chyba porozmawiać o tym, co się tam wydarzyło. No, słowo kluczowe, no, Gwardia Białołęka, awans do klasy okręgowej. Tak jak wspomniałem już wcześniej, w dniu dzisiejszym spotkanie wójta z przedstawicielami klubów na boisku i to jest chyba kluczowy temat, czy Gwardia Białęka zagra w klasie okręgowej, no bo to, czy Buczyna wygrała z Oborą, czy Górnik wygrał z zdegradowanym już rezerwami Stali, no to tutaj jest temat drugorzędny. No, i też fajne, bo w barwach Górnika zagrał Przemysław Cielewicz, trener. A w barwach Zadziora Buczyna Mariusz Jurek. Zgadza jeszcze się. Bardziej też ciekawa, i jeszcze dwie bramki strzelił. Zgadza się, strzelił dwie bramki. No w odwrocie Fortuna Obora, ale to już tam damy im dzisiaj spokój, bo ostatnio się nad nimi pastwiliśmy, ale tak jak Adam powiedział, no tutaj też to są dwa kluby, dla których to był najlepszy sezon w historii, czyli Gwardia Białęka i ZZPD Górnik Lubin, bo nigdy nie wywalczyły awansu do klasy okręgowej. Ile Górnik, no tam jeśli chodzi o warunki licencyjne, no to tutaj nie ma co mówić. Myślę, że i tak w tej klasie okręgowej będzie miał jeden z lepszych obiektów. Zgadza się, ale sportowo jak gdyby dla Gwardii to i tak najlepszy sezon. To jest klub, który powstał bodajże w 2011 roku, więc fajnie, dosyć szybko
zameldowałby się w okręgówce. No i tylko bić brawo dla organizacji, przynajmniej tej sportowej w Białęce. Ale tak jak już Adam wspomniał, no miło, że tam ktoś działa i stara się, aby ci chłopcy, którzy wywalczyli awans na boisku, mogli spróbować swoich sił. Dokładnie, to jest takie fajny odruch, no tak naprawdę, że w niedzielę walczyli awans w Parchowie. Poniedziałek doszło do pierwszych rozmów i zainteresowania wójta, że fajnie, że wywalczyliście awans, spotkajmy się na boisku, porozmawiajmy, co tam trzeba zrobić. Chociaż tak jak wspomniałem, no nie wiem, czy jest biedniejsza gmina w naszym regionie niż gmina Pęcław. Podgłogowska gmina Pęcław, która no specjalnie wczoraj na BIP-ie sprawdzałem budżet w wysokości 10 milionów, gdzie tam same subwencje oświatowe i inne tego typu rzeczy, no to tam na inwestycje zostaje bodajże z 900 tysięcy w trakcie roku, a są drogi, niedrogi do zrobienia i nie jest to wcale takie proste, żeby to zrobić, no ale tutaj specjalnie pojechałem do Parchowa na mecz, żeby porozmawiać z chłopakami z gwardii, powiedzieć, że jeśli cokolwiek będą potrzebowali, jestem do dyspozycji. Będzie trzeba też w jakiś sposób wspomóc przekonywaniem, to też nie ma żadnego problemu. No bo szkoda by było, żeby gwardia no, nie zameldowała się w tej klasie okręgowej. Szczególnie, że zajęła drugie miejsce no, w naprawdę silnej grupie, no jaką była w tej pierwszej grupie w tym sezonie. Moim zdaniem najsilniejsza grupa klasy w tym sezonie, bez dwóch zdań. Szkoda też trochę sportowo Dragona Jaczów, bo wiemy, że i obiekt przygotowany pewnie. Ale wiem, że już są transfery na przyszły sezon, więc myślę, że no może być tak, że Dragon Jaczów w przyszłym sezonie w tej grupie no może być takim mewą kunicę tegorocznych zmagań w drugiej grupie. Jeśli te donosy, które gdzieś tam transferowe się potwierdzą, no to wygląda to naprawdę bardzo obiecująco i no może być ciężko wygrać z takim Dragonem, jaki się szykuje na przysadzon. Zgadza się, Adam. Powiem tak, no, wydaje mi się, że nawet gdyby zagrały te trzy zespoły w okręgówce, to prawdopodobnie trzy by się utrzymały, tak patrząc na poziom tej akurat grupy A-klasy. I mówię, no szkoda trochę tego Dragona, ale no taki jest sport. Się no, gdzieś się potknęli, gdzieś stracili jeden punkt więcej, no i niestety muszą czekać kolejny rok na swoją szansę. Nie przeciągając, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Wiktoria Sieciny, Kalina Sobin, 5-6. No i tym samym też Wiktoria mimo tej porażki utrzymała się. No i tutaj też obserwowałem fanpage'a gdzieś, no przygodę z klubem kończy dotychczasowy prezes, też wiemy, że sporo włożył pracy w istnienie tego klubu, więc duże brawa, miejmy nadzieję, że gdzieś pozostanie na piłkarskim szlaku. ZZPD Górnik Lubin, Stal 2 Chocianów 5-4, Dragon Jaczów, LZS Ostaszów 3-2, Mieszko Ruszowice, Łagoszowia, Łagoszów 5-6, Orzeł Czerna, Korona Czernina 5-3, Sokół Jerzmanowa, LZS Komorniki wiemy 3-0, Walkower, Wiktoria Parchów, Gwardia Białęka 1-4, Zadzior Boczyna, Fortuna Obora 12-5. Ligowa tabela, ZZPD Górnik Lubin 73 punkty, Gwardia Białęka 70, Dragon Jaczów 69 punktów. Na dole tabeli Komorniki zdegradowane już wcześniej, no i ligę prawdopodobnie opuści Stal 2 Chocianów, która była przedostatnia, 17 punktów, a w połowie ligowej tabeli tą część otwiera Orzeł Czerna z 43 punktami. My przenieśmy się do drugiej grupy legnickiej A-klasy. Tu byliśmy na pojedynku Dębu Stowarzyszenie Siedliska z KS-em Winnica. Dąb, który miał mnóstwo sytuacji w tym pojedynku, przegrał ostatecznie 0-3 z Beniaminkiem. Posłuchajmy wypowiedzi. Czego zabrakło? Zabrakło skuteczności. Gra cieszy, wynik mniej. Dużo sytuacji, z 10-12 sytuacji naprawdę, które powinniśmy zamienić na bramkę. Trochę brak szczęścia, dobra postawa bramkarza gości. Nie układało się, goście nas wypunktowali, nasze słabsze strony. 5 sytuacji dobrych stworzyli, 3 bramki strzeli i zamknęli nam mecz. Tak, jestem bardzo zadowolony z tego meczu. Chłopcy bardzo fajnie walczyli, tutaj założenia taktyczne zostały wykonane. Wszystko to, co sobie w szatni powiedzieliśmy, zostało fajnie zrealizowane. Więc i fajnie, że to takim miłym akcentem też się nam zakończyło tutaj. Bardzo ciężka runda. Przede wszystkim braki kadrowe. Braki kadrowe, ciężkie warunki do trenowania. Mało ludzi i to się przekładało później. Brak treningu przekładał się, trochę brak szczęścia. Czy mieliśmy nadzieję? No, nadzieje są zawsze. Chcieliśmy gdzieś tam zakończyć sezon na podium, nie udało się.
Teraz na szczęście przyszła przerwa, czas przemyśleń i do boju w nowym sezonie. Ja nie ukrywam, że moje plany troszeczkę były bardziej ambitniejsze niż to 11 miejsce, ale trzeba być zadowolonym z tego, co jest, bo niektórzy, tak jak mówię, czekają na przykład na klasę 20 lat, my zrobiliśmy klasę w jeden rok i teraz utrzymaliśmy się w niej, więc z tego trzeba się cieszyć i budować coś fajnego na następny sezon. Przede wszystkim chcemy zbudować dobrą atmosferę i to idzie w dobrym kierunku. Chłopaki się nie zniechęcają, mamy jakiś tam plan na odbudowę drużyny. Przede wszystkim chcemy trochę jeszcze naszej młodzieży uruchomić. Chcemy przede wszystkim stworzyć drużynę, która będzie się utożsamiała i z kibicami, którzy nas dzielnie wspierają, i z działaczami. No, powiem tak, cele na przyszły sezon chcemy znowu powalczyć o podium, ale przede wszystkim mamy to stworzyć z dobrą atmosferą i z dobrą organizacją wokół. Na pewno troszeczkę zmienionej, kadrowo też. Nie wiem też, czy nie będzie tutaj, nas nie przerzucą, nie wiem jak to teraz będzie, czy nas nie przerzucą do trzeciej grupy, zobaczymy. W każdym razie na pewno. Adam, no tak, Winnica, Beniaminek, 11 miejsce. Aha, zanim jeszcze, to oczywiście Paweł Miśta pozdrawiamy. Przegraliśmy zakład tutaj w studiu z tobą, więc szaliki Unii Miłoradzice. Niech nam nikt też nie zarzuca jakiejś sympatii czy nie wiem, forowania. Po szczególnie prostu. Jeśli chodzi o moją osobę, no wywiązuje się z zakładu. Dokładnie. Który był jeszcze zanim objąłem tak, funkcję dyrektora. Zanim były żaden, takie plany. To nie jest żaden. Dokładnie, to nie chodzi o faworyzowanie. Po prostu lubimy dobrą zabawę i sportową zabawę tutaj w studiu. My też szanujemy... Twój nie jedyny zakład przegrany, więc tak, będą mogli się ludzie zobaczyć. Tak, chciałbym jeszcze powiedzieć jedno. My szanujemy też ludzi, którzy mają odwagę tu usiąść przy tych stołach, bo to nie jest łatwe, proszę Państwa, w programie na żywo usiąść, więc padła propozycja zakładu, przegraliśmy z Pawłem zakład, więc Paweł, oddajemy Wam i Tobie to, co obiecaliśmy, szaliki Unii Miłoradzice przy okazji drugiej grupy legnickiej A klasy. Co do samego tego spotkania, tak jak mówię, no gdzieś tam ciężka ta przeprawa od chyba 2 lat, trzeba powiedzieć, Dębu Stowarzyszenie Siedliska, aczkolwiek ta pierwsza runda nie wyglądała źle, bo oni byli bodajże na 4. miejscu, no, później systematycznie się osuwali. Rozmawiałem i z zawodnikami i z kapitanem też. Są prognozy na to, że uda się coś odbudować. Jest rzesza ludzi chętnych, stawiają też na ludzi z okolicy, więc dobry kierunek obierają. Ja widziałem też tam chyba zakończenie, więc było komu usiąść do przysłowiowym grillu, więc mam nadzieję, że ten zespół się odbuduje. Co do Winnicy, Beniaminek, który też miał fajne przebłyski, szczególnie chyba też w tej pierwszej rundzie. Trener mówił o tym, że jego ambicja była nieco wyższa, aczkolwiek źle nie było i myślę, że to taki jak na pierwszy sezon na przetarcie z klasą A było przyzwoicie. Nie tak, no przyzwyczailiśmy się do tego, że Beniaminkowie bardzo rzadko okazuje się, że spadają z tej ligi i tutaj trzeba to oddać, dlatego wciąż będę podkreślał, że lepiej wpuszczać większą ilość zespołów z B klasy do A, zamiast utrzymywać kogoś na siłę. No, widzimy ci Beniaminkowie w pierwszej grupie Tęcza Kwietno, w drugiej grupie Tęcza Kwietno. Też bardzo dobrze sobie radziła tutaj Winnica, Ostaszów. To są fajne zespoły, które gdzieś pokazują, że już nie wspomnę o Górniku 2 z Utoria, no, ale to jest inna historia, tak naprawdę inna historia z tym związana, ale no, widać, że warto te zespoły wpuszczać do wyższej ligi, no bo to raczej te, które przez kilka lat już się tam zasiedziały, spadają. A jeśli wpuszczamy więcej zespołów z BDA, to powiedzmy sobie szczerze, to jest gdzieś sytuacja tego typu, że i te B-klasy no, muszą dbać o infrastrukturę, więc nawet jeśli ktoś się zadba wchodząc do A i nawet za kilka lat spadnie, to ta infrastruktura zostanie. I to jest też mobilizujące dla samorządów, dla klubów, żeby o tą infrastrukturę się starać, a no, tobie też nie muszę mówić, że chyba większa przyjemność jest, jak masz gdzieś przebrać, wykąpać po meczu, zagrać na fajnej płycie. Ty kibice, jak usiądą sobie na trybunach, no to jest zdecydowanie inaczej, a, no, a tak naprawdę no, jak inaczej samorządy mobilizować do tego, no, jak nie dawać szans większej ilości zespołów grania w wyższych ligach. Zgadza się. W tej lidze za wiele się nie zmieniło. W ostatniej kolejce wszystkie pierwszych sześć zespołów wygrało swoje pojedynki, więc tabela z przodu się nie zmieniła. Z ligi spadają Kolejarz Miłkowice i Park Targoszyn, Widmo,
spadku ominęło Albatrosa Jaśkowice, który drżał do ostatniej kolejki. Ale który pierwszy przyniósł zgłoszenie na nowy sezon, więc to chyba pokłosie tego odetchnięcia po utrzymaniu. Tak, wczoraj godzina 9 rano prezes Albatrosa przyniósł pierwsze zgłoszenie, więc na ulicę Żeglarską i już Albatros spokojnie zarezerwował sobie miejsce. Park Targoszyn dzielnie walczył w Parszowicach z wiceliderem, ale ostatecznie przegrał 3-4. No i na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy, bo to różnie może to od razu skończyć. Wyjaśnijmy. No, to jest tutaj. Skorzystam z tego, że mogę w programie też przedstawić nie tylko prywatne opinie, ale też oficjalne stanowiska. Kiedy to będą oficjalne, to i takie powiem. No, i wtedy to podkreślę. Przynajmniej na ten moment spadają z ligi z A-klas Komorniki, Stal 2 Chocianów. Kolejarz Miłkowice, Park Targoszyn i z trzeciej grupy Sokół Krzywa, no w wiadomych sytuacji wycofanie grupy młodzieżowej, tam bodajże był junior młodszy, który został wycofany. Te 5 zespołów spada. Jest opcja... Bo wiemy, że Radziechowianka się jako ten 6 wycofał. Dokładnie, jest opcja, że najlepsze z tych zespołów zagrają w A-klasie w nowym sezonie, aczkolwiek musi zostać spełnione tak. Pierwszeństwo, te 6 zespołów, które z B do A, czyli 5 najlepszych plus najlepszy z drugiego miejsca. I tutaj uwaga, Polkowice, z tego co wiem, rezerwy nie przystąpią do nowego sezonu, aczkolwiek dopóki nie zamkniemy zgłoszeń, nie ma co o tym mówić. Wtedy kolejne drugie miejsca przystępują. Jeśli drugie miejsca nie spełnią wymogów lub nie wyrażą chęci, a wiemy, że tam może być różnie, czy to w Kawicach, czy może być z Strzemnicami problem, jeśli chodzi o infrastrukturę, no to wtedy utrzyma się najlepszy z 15 miejsc punktowo, więc no, jest jeszcze jakaś nadzieja, no, ale no, chcemy promować te zespoły z drugich miejsc. Tak jak dziś rozmawialiśmy w przerwie, no, właśnie do mobilizowania samorządów, do dbania o te obiekty, szczególnie w B-klasie, no bo jeśli ktoś wejdzie z B do A, no to jest pewne, że musi zadbać o ten obiekt i też bym był zadowolony, gdyby no, w Kawicach no, gmina na przykład zadecydowała, żeby zrobić obiekt i żeby ten zespół mógł grać, jak nie teraz, to w kolejnym roku. No inaczej niż możliwością awansu nawet co roku, no tej gminy ciężko jest zmobilizować, żeby w B-klasie zrobić obiekty. Zgadza się. Adam, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Unia Miłoradice, Bazalt Piotrowice 8-0, Albatros Jaśkowice, Mewa Kunice 2-7, Orzeł Mikołajowice, Wilki Różana 0-1, Dom Stowarzyszenie Siedliska AKS Winnica 0-3, Rodło Granowice, Kolejarz Miłkowice 7-0, Sparta Parszowice, Park Targoszyn 4-3, Tęcza Kwietno, Grom Gromadzeń Wielowieś 2-5, KS Kłopotów, Czarni Dziewin 1-2. Ligowa tabela. Mewa Kunice 80 punktów, w Cuglach wygrała tą ligę Sparta Parszowice 2 63, Czarni Dziewin 62. Oczka. Tą część ligowej tabeli zamyka Dom Stowarzyszenia Siedliska, 42 punkty, a drugą otwiera Tęcza Kwietno z dorobkiem 40 punktów, taką samą ilością jak KS Kłopotów. Na samym dole Kolejarz Miłkowice 9, Park Targoszyn 28, Albatros Jaśkowice 30 punktów. My przenieśmy się do trzeciej grupy legnickiej A-klasy i tutaj byliśmy na pojedynku Orlika Ogmiany z LZS-em Nowy Kościół. Ja troszeczkę powiem szczerze, zacierałem sobie ręce jadąc na końcówkę, bo z przyczyn niezależnych na końcówkę tego pojedynku zacierałem sobie ręce, licząc na wyrównany pojedynek, ponieważ no, bardzo dobra runda LZS-u Nowy Kościół, to też trzeba wspomnieć. No i przez cały sezon bardzo dobra postawa Orlika Okmiany. No ale tutaj gospodarze godnie pożegnali się ze swoimi kibicami, wygrywając 7-3. Posłuchajmy wywiadów. Nie ma co się oszukiwać, rywal dzisiaj był lepszy zdecydowanie, widać, że umią grać na swoim boisku, jest to fajne boisko, bardzo duże, dobrze skoszone, więc widać, że mają ten element gry rozpracowany. Trochę brakło szczęścia, bo mieliśmy 3 czy 4 słupki, natomiast myślę, że byliśmy słabsi w dzisiejszym meczu, no i rywal zasłużenie wygrał. No na pewno jestem zadowolony, po pierwszej połowie po prostu pokazali my, że no, zasługujemy na wyższe miejsce, nie? Ale no... Boisko robi swoje. Dzisiaj mieliśmy akurat skład po prostu taki, że mogliśmy pograć tą piłką, zrobiliśmy chyba 5 zmian. No, Nowy Kościół faktycznie, ja widzę, że no, może początek mieli słaby, ale końcówkę sezonu mieli dobrą. I tak, że było widać, że ci zawodnicy naprawdę byli warci tej A-klasy i grali, no nie wiem, no mi się wydawało, że bardzo dobrą piłkę. Pracowaliśmy ciężko zimą, to myślę, że no liczyliśmy na pewno na progres, no i ten progres jest w tej rundzie, natomiast no szkoda dzisiejszego meczu, bo nawet byśmy skończyli na podium tą rundę, natomiast no szkoda, trudno, ale no
jest jakiś zalążek pozytywny. Myślę, że w nowym sezonie będziemy na pewno dużo, dużo lepszą ekipą. Na początku sezonu postawiłem drużynie i trenerowi, żebyśmy skończyli w pierwszej piątce. Nie myślimy o żadnym awansie, nie chcemy awansować na razie. Zobaczymy, co się będzie działo teraz w tym przerwie sezonu, bo być może, jeżeli pozyskamy zawodników jakichś, którzy będą chcieli grać naprawdę, no to będziemy myśleli o okręgówce, o klasie okręgowej. Ale jeżeli nie, no to będziemy dalej grali po prostu, no, żeby tej pierwszej piątce, żeby po prostu nas szanowali, my szanowali innych zawodników. No po co się, po to spotykamy, żeby się pobawić, prawda? Mi się wydaje, że to jest bardzo fajne, bo jeżeli ja jadę do jakiejś drużyny i widzę, że boisko zadbane i wszystko jest, no to mi się to podoba, ale wie pan, szczerze powiedziawszy, no nieraz nerwy biorą, bo przyjeżdża się, a to tak, trawa niewykoszona, linii prawie nie widać, no sędziowie tak, no sędziują, bo muszą sędziować i to tak się odbywa, nie? A chyba ładnie to by wyglądało, by takie A-klasy czy okręgowe drużyny, które grają, mają piękne płyty, warunki. Ja jestem takiego zdania, że wie pan co, ja bym chciał po prostu, żeby moje słowa usłyszał prezes piłki nożnej Zbigniew Boniek. Że ten VAR, który oni zrobili, to jest złe. Wie pan dlaczego? Bo każda ręka w polu karnym powinna być ręka i karny. Bo VAR robi to, że sędzia po prostu on nie widział, a gwiżdże i idzie sprawdza. Jest ręka przypadkowa i on musi dać karnego, no bo jest ręka przypadkowa. Po co ten VAR jest? Ja naprawdę, ja śledzę piłkę nożną, oglądam i Ligę Zachodnią i wszystkie ligi i po prostu chciałbym, żeby Zbigniew Boniek się zastanowił nad tym VAR-em. Jeżeli zrobimy coś takiego, że każda ręka na polu karnym, przypadkowa czy nieprzypadkowa, to jest karny. Wyjdziemy z tego i sędziowie nie będą mieli nic do powiedzenia. Myślę, że to jest klucz, żeby przynajmniej ten skład, co jest teraz, żeby pozostał. Natomiast na pewno się wzmocnimy, 2-3 wzmocnienia myślę, że na pewno przyjdą. Natomiast no, działacze muszą zapewnić, żeby ci zawodnicy pozostali, bo to myślę, że jest klucz, jeżeli mamy walczyć przynajmniej o piątkę w przyszłym sezonie. Ja powiem panu tak szczerze, że no, na dzień dzisiejszy to chyba więcej chce przyjść, jak chce odejść. To tylko się cieszy. No cieszę się z tego bardzo, bo mamy drużynę B-klasową i myślę, że nikomu nie będzie krzywda, jeżeli zagra po prostu w A-klasie, czy będzie sobie w B-klasie pogra, także nie będzie miał krzywdy. Adam, pan Mieczysław jak zwykle pełny humoru, pełny dobrej, pozytywnej energii. Bardzo cenię tego człowieka, bo za to, co zrobił dla Okmian i co robi w dalszym ciągu. Przede wszystkim dobry zespół w A-klasie, Beniaminek. Ja posypuję głowę popiołem, bo będąc oczywiście nie mogłem wyjechać bez chwili spędzenia czasu, bo wiadomo, zakończenie sezonu, poczęstunek, za który bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło móc porozmawiać z wami, z członkami Orlika Okmiany. Bardzo przyjemna rozmowa. No i powiem tak, ja naprawdę jestem zbudowany tym, co tam widziałem. Tam jest fantastyczne boisko, tak, to o tym wiemy. Fantastyczny ogólnie obiekt, do tego dobra drużyna i zostało mi wypomniane jedno, że powiedziałem, że nie widzę Orlika wyżej niż gdzieś tam koło środka tabeli. Może powiedziałem, że to jest taki, wiecie, solidny Beniaminek. A tu proszę, no długo, długo nawet można było powiedzieć, że walczyli o pierwszą trójkę i niewiele zabrakło do tej pierwszej trójki. No a powiedzieli do mnie: panie Radku, to nie wszystko. My w przyszłym sezonie będziemy mocniejsi. I wiem, że te słowa prawdopodobnie nie były rzucone na wiatr, bo ku temu są wszelkie przesłanki. No, także kapitalna murawa, tak podkreśliłeś, a teraz trochę wiele osób podchodzi od tego, że gdzieś tam bardziej liczy się niż te 50-100 zł zagranie, to żeby zagrać na fajnej płycie i dobrze się z tego powodu bawić, niż kopać się no po jakichś wybojach i dlatego no myślę, że takie zespoły, które mają zainwestowane pieniążki w infrastrukturę, zresztą widzimy, że w ostatnim czasie no bardzo dużo klubów no dba mocniej o to boisko, no w sieci przewijają się zdjęcia kolejne jednej z firm, która te remonty wykonuje, więc myślę, że to jest dobry krok w kierunku no, polepszenia tej infrastruktury, a dzięki temu no, i ci chętni będą bardziej przychodzić
do grania. Oczywiście jeszcze tylko dwa słowa na temat RZS-u Nowokościu. Ta porażka jak gdyby nie jest żadną rysą, ja uważam, na tej dobrej bardzo rundzie, no bo to jest zespół, który naprawdę spisywał się w mojej opinii znakomicie w drugiej rundzie. I brawo dla Mateusza i jego podopiecznych za tak odrobioną lekcję zimą i za te punkty na wiosnę. Kolejne spotkanie. Tutaj byliśmy w przerwie meczu Wilkowianki Wilków z LZS-em Lipa. Ogólnie ten mecz zakończył się wynikiem 2-5, do przerwy było 2-3. Posłuchajmy trenerów. No myślę, że zaangażowanie obu drużyn, czyli jest wola walki, nikt nie odpuszcza tego meczu, czyli walka o tą pozycję jednak jest i trwa, widzę ostro, żeby jeden drugiego nie przeskoczył w tabeli. Nie? No myślę, wydaje, że dobrze gramy, staramy się realizować te założenia, które przedmeczowo były założone. Wynik świadczy o tym, że niestety coś tam z tego wychodzi. Jeszcze nie w pełni, jeszcze mamy kilka błędów. No przeciwnik też nas stawia dosyć duży opór. Myślę, że druga połowa będzie jeszcze lepsza od tej, która w tej chwili. To bramek to jest bez miary i sytuacji jeszcze do tego było, żeby jeszcze ze 3-4 były, także to dowodzi tylko temu, że mecz jest bardzo, bardzo fajny, ambitny, szybki, ale taki trochę już wakacyjny. Nie ma tej taktyki, jest, że tak powiem, po prostu luźniej. Gramy z Lipą bezpośrednio o miejsce 7 bodajże w tabeli, no i to wychodzi teraz na boisku. Poza tym doszły problemy kadrowe, kartkowe, jakieś tam sytuacyjne, rodzinne, także... No, a generalnie jesteśmy zadowoleni z pierwszej połówki, z meczu. Tak, jestem zadowolony, choćby dlatego, że mieliśmy fatalny start, bo mieliśmy bardzo dużo kontuzji zawodników, po prostu co mecz nam ubywało, miałem kłopoty kadrowe. Nie ukrywam, że też w kilku meczach sam zagrałem, więc dlatego to świadczy o tym, że ta pozycja nie jest tak wysoka, jak miała być, bo straciliśmy na dzień dobry, na początku sezonu kilka punktów. Generalnie patrząc na całokształt tego sezonu, można być zadowolonym, bo patrząc na problemy kadrowe, jakieś tam inne organizacyjne, może mniej, ale ja sobie przed sezonem założyłem, że będziemy, chyba nawet z tobą rozmawiałem w Michowie, że będziemy na 5., 6. miejscu, no i braknie tego jednego miejsca, no to tylko z tego mogę być niezadowolony. A generalnie, biorąc pod uwagę tamten sezon, no to co niektórzy ci młodzi chłopcy zrobili, po prostu duży postęp, no i gramy po prostu sobie w środku tabeli. Z większością zespołów, nawet z tych, co są przed nami, punktowaliśmy, także jest progres, jest się z czego cieszyć. Zobaczymy, co będzie za rok, za dwa, także my po prostu jako Wilkowianka musimy poczekać. Na razie utrzymujemy ten czon, który jest. Miejmy nadzieję, że nikt nas nie opuści, bo na razie nie ma takiego słuchu, żeby ktoś odchodził, nie? Ale szukamy zawodników, bo niestety ten początek tego sezonu dał nam wiele do myślenia, że niestety, jeżeli nie będzie większej kadry, to będziemy mieli problemy w trakcie sezonu. No ja myślę, że początek lipca to jest taki początek, kiedy rozpoczniemy już przygotowanie do sezonu. Mamy już tam zabukowane mecze sparingowe. No mam nadzieję, że drużyna tego podejdzie poważnie i będziemy myśleć o tym, żeby w drugim etapie następnej rundy wywalczyć wyższą pozycję, jak w tym. Adam, dwa zespoły takiego środka ligowej stawki, dwa zespoły sąsiadami w tej ligowej stawce, no i to było widać przynajmniej w pierwszej połowie. Powiem tak, no jeżeli ktoś przed sezonem mówiłby, że Wilków będzie gdzieś tam w pierwszej części ligowej tabeli, no to można było się głęboko zastanawiać. Wiemy, mieliśmy w pamięci ten poprzedni sezon, gdzie wiosną gonili jak mogli, no i uratowali tą ligę. No i z dobrym skutkiem, bo widzimy, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. No i przede wszystkim mieliśmy przed chwilą Okmiany, fantastyczna płyta i fantastyczna płyta w Wilkowie. No ta grupa naprawdę ma kilka takich boisk, bo mówiliśmy i Górnik 2 Złotoryja może zagrać. Tutaj największe pochwały dla Wilkowianki mimo wszystko z całego regionu, to mówiąc fajnie, fajnie, konsekwentnie budowany zespół. Kilka lat temu Tomek Maciejski został prezesem. Postawienie na młodzież, kilka grup młodzieżowych, do tego fajne Bum Morawa i klub w malutkiej miejscowości, fajnie rozwijający, nie płaci, co więcej jeszcze bierze składki, nikt nie narzeka, że trzeba składki płacić, więc tak naprawdę no, wielkie brawa za ułożenie tego przez kilka lat, będziemy to chyba zawsze powtarzać, no bo jakby taki klub powstał przynajmniej po jednym w każdej z tych 41 gmin, które gdzieś są w naszym okręgu, no to no, piłka na pewno byłaby, nie narzekalibyśmy, że nie ma kim grać, nie ma na czym grać i tylko mówię, konsekwentnie młodzież, infrastruktura, myślę, że Wilkowianka 2-3 lata i na podwalinach tego podstawie no, awansuje do klasy okręgowej i to jest gdzieś
nie budowanie zespołów i tu i z roku na rok robienie awansów, tylko spokojna praca u podstaw i potem są tego efekty. Trzeba też oddać Lipie, że to zespół, który po awansie dwa sezony temu do A-klasy, to naprawdę solidny zespół i nie ma w tych dwóch pierwszych sezonach żadnych problemów z utrzymaniem się, a wręcz przeciwnie, melduje się drugi raz z rzędu w górnej połówce ligowej stawki. Jeszcze jedno spotkanie tej grupy, Błękitni Kościelec, Nysa Wiadrów. Ten mecz zakończył się wynikiem 4-1 dla gospodarzy. Zobaczmy materiał wideo. Z Nysą zawsze nam się gra ciężko. A za taki, zawsze takie są mecze, gdzie 90 minut gramy i gdzieś tam mamy ten wynik i zaraz gdzieś tracimy bramkę. No dzisiaj no w sumie już od kilku meczy gramy tutaj juniorami naszymi. Teraz będziemy szli w tę stronę, ale to może zaraz więcej na ten temat. No Nysa, mecz meczowy jest nierówny, tak? My gdzieś tam z początku sezonu zaczęliśmy dobrze. Później kolejny mecz, gdzieś tam graliśmy słabo, później znowu dobrze, później słabo, także nie dziwię się, że ta trzecia grupa klasy jest taka nieprzewidywalna, gdzie każdy z każdym może wygrać, te wyniki same mówią za siebie, prawda? No powiem szczerze, że w pierwszej połowie to taki mecz wyrównany. Strzeliśmy bramkę i potem stworzyliśmy kilka sytuacji, ale nie strzeliliśmy. Przyjechaliśmy dzisiaj bez bramkarza nominalnego, także wynik mówi samo za siebie. A powiem tak, dwa lata temu, już mija w sumie dwa lata, gdzie tutaj zaczęliśmy z nowym zarządem wszystko budowę od początku. Pierwszą rundę zaczęliśmy naszymi chłopakami wszystkimi tutaj, co tutaj byli, tymi młodszymi i grało nam się o wiele lepiej, jak gdzie przed tym sezonem zrobiliśmy jakieś transfery dość mocne, prawda? No i sami widzimy, no jesteśmy w takim miejscu, a nie innym, no i myślę, że tu na własnej skórze się przekonaliśmy i możemy się bić w piersi, że musimy postawić na swoich zawodników. Czy innego wyjścia nie ma, tak? No zawodnicy gdzieś z zewnątrz tutaj są, bo są, niektórzy się utożsamiają z tym klubem, niektórzy tylko przychodzą sobie pograć. Myślę, że musimy obrać ten kierunek, sami uczymy się na własnych błędach. Jesteśmy, tak jak mówię, dwa lata. Zaczęliśmy swoimi zawodnikami, później pościągaliśmy zawodników z zewnątrz. Widzimy, że to nie daje efektu, także wracamy do tego, co było. Myślę, że gdzieś tam mamy jakiś sobie cel. Tak jak mówię, dwa tygodnie teraz też przyszłość klubu była pod znakiem zapytania, no bo mówię, były tutaj propozycje zrobienia jednego klubu w gminie, tak? To nie wypaliło. No i też moja przyszłość też w klubie była pod znakiem zapytania, bo gdzieś dwa tygodnie temu podjąłem decyzję, że odchodzę, ale tutaj pan prezes Dawid już cały tydzień, można powiedzieć, męczy, co ma zrobić, żebym został. Także no, nie mogę też go zostawić, bo on przyszedł tutaj razem ze mną i myślę, że jeszcze zostanę chyba tutaj już do śmierci w tym klubie, prawda? Myślę, trudno z tej ligi spaść, to jest pierwsza sprawa, bo ta grupa trzecia rzeczywiście jest za klasy bardzo słaba. No jest kilka zespołów dużo słabszych od nas, mimo że gramy, w sumie w sezonie wystąpiło 40 chyba dwóch czy trzech zawodników. Także co mecz to inny skład. Jedni rozjeżdżamy się po prostu, tak jak już wcześniej mówiłem. Jedni mają jakieś obowiązki zawodowe, inni rodzinne i tak w każdym meczu w innym składzie. W sumie trzon to jest 3-4 zawodników. No wyniki jak wyniki, no. Jak graliśmy całą rundę w ten sposób, no to trudno oczekiwać, że będziemy tutaj w czubie tabeli. Chcemy postawić na swoich chłopaków. Jaki będzie wynik, tego nie wiemy, ale dzisiaj popatrzmy, 15-latek na prawym skrzydle Marcel Witkowski, to jest po prostu no, masakra. No, gość tutaj, który pierwszy raz gra w sezonie w seniorach, przychodzi, można powiedzieć, całe boisko, tak? Fakt faktem, że Nysa Wiadrów gdzieś tam, nie ujmując im, jest na końcu tabeli, ale to są dorośli faceci, prawda? On ma 15 lat. Tutaj Mateusz Piechota, Daniel Matysik, oni mają po 17-16 lat, prawda? No właśnie. Każdy strzelił bramkę. No, dobry kierunek obierają Błękitni, trzeba to jasno powiedzieć. No, sparzyli się, można powiedzieć jasno, na, nie chcę mówić najemnikach, ale na ludziach z zewnątrz, więc stawiają na swoją młodzież i jak widać, ta młodzież sobie poradziła. Pewnie ten kolejny sezon nie będzie dla nich łatwy, no bo pojadą na trudniejsze tereny i mierzyć się z lepszymi zespołami niż w tym sezonie Nysa Wiadrów się prezentowała, jak w tym ostatnim meczu. No i pewnie nieraz dostaną łupnia przysłowiowego, ale myślę, że 2-3 sezony i ten zespół będzie się biło najwyższe cele. Dokładnie, no to jest tak jak wspomniałem z Wilkowianką. Infrastruktura, młodzież, wtedy można się bić spokojnie, no gdzieś odchodzi się od tego grania za parę złotych tak naprawdę
I tutaj najważniejsze jest mimo wszystko to, żeby na fajnej murawie i w fajnej atmosferze, a jeśli to jest, to i potem wyniki przychodzą. Zgadza się. Przeanalizujmy komplet wyników, albo jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę, bo co w tej grupie? Ostatnia kolejka, to co w ostatniej kolejce zrobiła drużyna Huraganu Proboszczów, dla mnie rzecz niezrozumiała, dramat bym powiedział nawet. Trzeci zespół ligowej stawki, który jeszcze trzy kolejki temu bił się o awans i głośno o tym mówili, przegrywa w Prusicach 0-11. W 80 minucie, nie mając chęci gry, sędzia kończy mecz. No, dla mnie sytuacja karygodna trochę. Jak chwaliłem wcześniej Huragan Proboszczów, tak teraz no, nie chcę mówić, że ganie, no bo nie jestem tutaj od ganienia, ale no przykra sprawa. Nie powinno mieć miejsca taka sytuacja. Jeżeli chodzi o awanse, no to wiemy spadek. No właśnie, komu spadek, Adam, z tej grupy? Radziechowianka się wycofała, Krzywa może zostać zdegradowana, o czym mówiłeś, Jadwiś może się rozwiązać, a Feniks prawdopodobnie połączy się z Górnikiem 2-3. Z tego, co wiem, skoro no, spróbuje zagrać, nie będzie rozwiązana. Feniks z Górnikiem, no temat cały czas jest na rzeczy. Myślę, że najbliższe dni pokażą, jak to będzie wyglądało. No na tą chwilę no, pewniakiem jest Sokół Krzywa do spadku. Regulamin jest regulaminem, obowiązuje dalej. Wycofali zespół juniorów w trakcie sezonu. Tak naprawdę oni nie powinni dokończyć tego sezonu do końca i to tylko dobra wola OZPN-u. I gdzieś sytuacja wbrew regulaminowi, chociaż to akurat powinno się zmienić, powinien być regulamin, wycofujesz grupy młodzieżowe, dogrywasz sezon z automatycznym spadkiem do niższej ligi. No szkoda, żeby zespół seniorów rozpadał się przez grupy młodzieżowe, niezależnie co powinno się dograć. Dlatego tutaj no, sytuacja wbrew regulaminowi, ale niech oni dograli ten sezon, no ale no niestety 15 miejsce jest dla nich, Burza Gołaczów utrzymuje się, no gdzieś będzie trzeba też pomyśleć w kolejnym sezonie, jak to zrobić, żeby nawet zespół, który zajmuje ostatnie miejsce, no mimo wszystko się nie utrzymywał. Zgadza się. Przeanalizujmy komplet wyników z tej serii spotkań. Orzeł Zagrodno, Górnik 2, Złotoryja 1-3, Błękitni, Kościelec, Nysa, Wiadrów 4-1, Orlik, Okmiany, LZS Nowy Kościół 7-3, Skoraja, Wiśń, Feniks, Pielgrzymka 3-0, Płomień Michów, Urpal, Sokół, Krzywa 0-4, Przyszłość, Prusice, Huragan, Proboszczów 14-0, chyba 11-0, Wilkowianka, Wilków, LZS, Lipa 2-5. Ligowa tabela. Przyszłość Prusice pierwsza, 69 punktów, Górnik 2 Złotoryja 61, Huragan Proboszczów 56 punktów. Tą część ligowej tabeli zamyka Wilkowianka Wilków 44 oczka, a na dole Burza Gołaczów 13, Feniks Pielgrzymka 17, Nysa Wiadrów 19 punktów. My przejdźmy do pierwszej grupy legnickiej B-klasy. No i tutaj pojedynek Sparty, Przedmościa z LZS-em, Koźlice, okiem obiektywu. Poproszę o materiał zdjęciowy. Sparta Przedmoście, pieczętując mistrzostwo w ostatniej kolejce, pokonuje ekipę z Koźlic 11-0. Wicelider w jeszcze większym wymiarze pokonuje Skarpę Orsk, bo aż 17-0 i tym samym z drugiego miejsca wywalcza prawo gry w klasie A. No, ale trzeba powiedzieć, że w przypadku no, Sparty Przedmoście no, nie ma żadnych wątpliwości. Pytanie, co dalej z Wiktorią Borek, bo też z klubem przygodę kończy trener, który wprowadził no, w tym sezonie zespół. Na pewno Damian będzie pomagał temu zespołowi, no nie jako trener, ale no, wiem, prosto, no, propozycja z wyższej klasy rozgrywkowej, tam odejdzie, tutaj będzie cały czas jednak przy klubie. Co do samej licencji Wiktorii Borek, no tak jak rozmawiałem z chłopakami, wiem, że gmina z jednej strony planuje tam inwestycje, aczkolwiek no, jakiś sposób doraźny ma być to załatwione, żeby te warunki na klasę zostały już spełnione. I tak jak tutaj rozmawiamy, no, możemy mieć Legnicy Poland. Tutaj Borek troszeczkę z innej wyszedł tematu. Okej, okay, że wiedzą, że planowana jest inwestycja na boisku, ale do tego czasu zrobią takie warunki, żeby spełniały na klasę i to, co się da, zrobią tutaj. A potem spokojnie będą prowadzić budowę. Zresztą myślę, że będę mógł za tydzień więcej powiedzieć, no bo jutro widzę się w biurze przy ulicy Żeglarskiej z przedstawicielami Wiktorii Borek i będzie na pewno okazja porozmawiać o tym, jak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie i dowiedzieć się więcej. Adam, piękne są zawsze te zdjęcia, które gdzieś tam są...
z okazji świętowania awansu, no widzieliśmy Sparta Przedmoście, świetnie, trener Ireneusz też no, tutaj nie ukrywał swoich emocji. Fajnie, fajnie, że udało się chłopakom awansować. Emocje były naprawdę bardzo duże, z tego co wiem, tam kilka kontuzji już na zabawie po awansie, że było spotkanie dwóch przedstawicieli klubu na Sorze. Ojej. W poniedziałek. Ojej. W poniedziałek. No to akurat nie jest dobra informacja. Przeanalizujmy komplet wyników. Miejmy nadzieję, że do nowego sezonu wszyscy będą zdrowi, a Sparta może jeszcze mocniejsza. Zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Pierwszej grupy Legnickiej B-klasy. Amator Wierzchowice Sokół Niechlów 1-3, Sparta 2 Grębocice, Odra Grodziec Mały 5-0, Sparta Przedmoście LZS Koźlice 11-0, Wiktoria Borek Skarport 17-0, Zryw Kotla Błyskawica Luboszyce 1-2. Wiewierzanka, Wiewierz Walkower z KS-em Kłobuczyn 3-0. Ligowa tabela: Sparta Przedmoście 53, Wiktoria Borek 52, na najniższym stopniu podium Sparta 2 Grębocice, jeszcze rzut oka na sam dół, Skarpa Orsk, Odra Grodziec Mały, to dwa ostatnie zespoły. My przenieśmy się do drugiej grupy Legnickiej klasy. Tutaj materiał zdjęciowy z dwóch pojedynków. Unia Szklary Górne, Kupryt 02 Sucha Górna oraz Relaks Szklary Dolne, LZS Nowa Wieś Lubińska. Poproszę o materiał zdjęciowy. Awans drugiego miejsca przypieczętował zespół Unii Szklary Górne, który na własnym boisku rozbił Kupryt 02 Sucha Górna aż 10-0. Jeżeli chodzi o to drugie spotkanie, które zaraz będziemy oglądać, po zaciętym pojedynku zwycięstwem sezon kończą też zawodnicy Relaksu Szklary Dolne, którzy po zaciętym spotkaniu, już to mówiłem, pokonali na własnym boisku LZS Nowa Wieś Lubińska 2-1. Adam, Unia, no o Unii mowa rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach, co będziemy tutaj dużo przeciągać. Fajnie, że ten zespół wszedł, infrastruktura kapitalna. Ja myślę, że i sportowo też powinni sobie zapewnić ligowy byt, a znając i trenera Turkowskiego i chłopaków ze Szklar, to pewnie jakieś jedno albo dwa nazwiska ciekawe zagoszczą w Szklarach. No tak, na pewno. Nie wyobrażam sobie, żeby... Myślę, że w tym sezonie ten zespół będzie bliżej awansu do klasy okręgowej niż spadku do powrotu do B-klasy, więc jeśli mówimy pod tym kątem, no to tutaj o Szklary można być spokojnym i tutaj pozostanie w tej lidze, no Kłosmos Korzyn i Perła Potocze, które na przyszłym sezonie mam nadzieję, że powalczą o awans do A-klasy, no bo infrastruktura, którą tam mają, no też predysponuje ich na pewno do gry w wyższej lidze. Adam, to może od razu zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Relaks Szklary Dolne, LZS Nowa Wieś Lubińska 2-1, Sparta 2 Rudna, Perła Potoczek 1-3, Unia Szklary Górne, Kupryt 02 Sucha Górna 10-0, LZS Żelazny Mosk Błysk Studzionki 3-5, no i dwa mecze, które zakończone walkowerem na korzyść Kłosu Moskorzyn i Górnika 2 Polkowice. Ligowa tabela: Górnik 2 Polkowice 72 punkty, Unia Szklary Górne 63, Kłos Moskorzyn 56 punktów. Rzut oka na dół ligowej stawki, którą otwiera Sparta 2 Rudna, a tabelę zamyka LZS Żelazny Most. Może od razu przeanalizujmy to, co działo się w trzeciej grupie. Radziechowianka Radziechów, Kaczawa 2 Bieniowice 1-5. Mistrzowie nie zwalniali tempa na koniec i pokonali w Radziechowie Radziechowiankę. LZS Biała Wiktoria Niemców 2-4, Mewa Goliszów Iskra Niedźwiedzice 6-0, Orlik 2 Okmiany Iskra 2 Kochlice 4-4, Kryształ Chocianowiec Huzar Raszówka 2-2, Zryw Stary Łom Arka Trzebnice 3-4, Start Osetnica Ikar Miło Gostowice 0-3. No i tutaj ten korespondencyjny pojedynek Arki Trzebnica z Ikarem Miło Gostowice na korzyść Arki, która wygrała w krzywej ze Starym Łomem 3-4, no i ona zakończyła sezon na pozycji widzice lidera. Poproszę o tabelę. Kaczawa 2 Bieniowice 67 punktów, Arka Trzebnice 60 i Karmiło Gostowice 57 oczek. Na dole ligowej stawki oczywiście Start Osetnica, Orlik 2 Okmiany i LZS Biała. To od razu rzut oka na czwartą grupę. Tutaj niedokończony mecz w Damianowie. Cicha Woda, Tyniec Legnicki, Czarni, Golanka 6-1, Orzeł Konary, Korona Kawice 0-3, wiemy Walkower, Unia Rosochata, LZS Budziszów Wielki 4-1, Zjednoczeni Gościsław, Błękitni, Koskowice 4-8, przepraszam. Błękitni Koskowice, jak już wiemy od kilku tygodni, mistrzem tej grupy 67 punktów, no i prawo gry w klasie
W klasie A Korona Kawice druga, a Krokus Kwiatkowice trzeci. Na dole Gama Ujazd Górny, Orzeł Konary i Czarni Golanka Dolna. No i ostatni mecz w piątej grupie Legnickiej A-Klasy, jaki dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Zjednoczeni Snowidza, Huragan Nowa Wisła Toruń. Byliśmy tam w trakcie tego spotkania, w przerwie meczu rozmawialiśmy z kapitanem ze Snowidzy i z trenerem z Huragana Nowa Wisła Toruń. Do przerwy było 1-3, a mecz zakończył się zwycięstwem przyjezdnych 5-2. Posłuchajmy. Dwa nasze błędy, praktycznie przez to wpadły dwa gole, tak, najpierw bramkarz podał, potem jeszcze jeden błąd obrońcy. I mogliśmy wykorzystać tą pierwszą akcję na początku meczu, pewnie inaczej by się ułożyła ta pierwsza połowa, no niestety walczymy dalej. Troszeczkę mamy do nadrobienia, ale mam nadzieję, że chłopaki się postarają teraz i coś z siebie jeszcze wycisną na tym ostatnim meczu. Rywal może w tabeli nie jest zbyt wysoko, ale my zawsze mamy jakąś respekt. Czujemy, że szanujemy każdego przeciwnika i tutaj ta pierwsza połowa pokazała, że potrafią grać, potrafią stwarzać nam sytuację, tym bardziej, że strzelili jedną bramkę, a mogli jeszcze strzelić. Mam nadzieję, że wynik mimo wszystko będzie bardziej korzystny dla nas. Z czego to wynika? No, można powiedzieć, że braki kadrowe, tak? Teraz widzimy, jest nas dzisiaj chyba 4 na rezerwie, ale przychodzi mecz wyjazdowy, jedziemy w 10 albo 11. Wiadomo, młodzi chłopacy muszą się wyszumieć, że tak powiem. No i ciężko jest nieraz pozbierać tą 11. No i parę meczów było takich, że naprawdę mogliśmy to wygrać, bo graliśmy naprawdę dobrze, no ale w końcu sobie brakowało sił i skończyło się jak się kończyło. Po prostu no, nie wiem, z czego to wynika. Chłopaki może nie wiem, mają jakieś inne priorytety niż granie w piłkę i wybierają zabawy. Ciężko ich zmotywować, że tak powiem. Zespół jak najbardziej jest gotowy na granie w A-klasie, ale muszę przyznać, że o tym dowiedziałem się dzisiaj od pana, bo tak szczerze mówiąc nie śledziłem tego na bieżąco. Widzieliśmy, że w tej małej tabeli byliśmy gdzieś tam no chyba na 4. czy 5. miejscu, to tak troszeczkę żeśmy odpuścili sobie, że no faktycznie awans nam uciekł, ale jestem bardzo zadowolony. Zadowolony jestem z tego 2. miejsca. Być wiceliderem w tej grupy to naprawdę jest zaszczyt i wysokie osiągnięcie. Tym bardziej, tak jak pan powiedział, że jest progres. Co rok jesteśmy wyżej i gramy na tym jakimś jednym takim jednostajnym poziomie, ale zawsze gdzieś wyżej. Zawsze to moi chłopcy pokazują, że na boisku, że potrafią grać w piłkę. I jeżeli będzie awans dla klasy, jesteśmy na to gotowi. I pod skrętem mówię przygotowania tutaj boiska, szatni, czy też mówię samych zawodników. To znaczy tak, jesteśmy już po słowie z kolegami z Zamiedzy, że tak powiem, z Parkiem Targoszyn. Chcemy po prostu złączyć siły z nimi, zrobić jedną drużynę tutaj w gminie, połączyć chłopaków, którzy gdzieś tam nie chcą grać u nas czy u nich, zrobić jedną drużynę pod całkowicie inną nazwą i spróbować sił po prostu od nowa, że tak powiem. Może jak przyjdą inni chłopcy, połączymy siły, to może jakoś to będzie lepiej wyglądało, tak? Bo mówię, coraz gorzej jest z ludźmi, a jak połączymy siły z drugą drużyną, to myślę, że to wyjdzie na plus, tak? Adam, całkiem ciekawy pomysł tego połączenia Snowidzy z Targoszynem, aczkolwiek no ciekawe jak to teraz będzie wyglądało, bo nie wiemy czy Targoszyn będzie grał w A-klasie czy w B-klasie na dzień dzisiejszy, więc ciekawe czy ta fuzja wtedy też dojdzie do skutku, jeżeli by Targoszyn spadał z ligi. Co do Huragana, rozmawiałem z trenerem, no bo analizowaliśmy sytuację, w której może Huragan zagrać w klasie A, no bo wiemy, że prawdopodobnie Korona Kawice będzie miała problemy z uzyskaniem licencji i nie wiadomo też, czy Korona wyrazi chęć gry. No a druga jest Arka Trzebnice, która też nie wiadomo, czy przejdzie ten proces. No i tak naprawdę, no Borek też musi parę rzeczy zrobić, żeby w tej klasie zagrać. A Huragan jest ponoć gotowy do gry, więc może być taka sytuacja, że Huragan zagra. Jest to nawet prawdopodobne dosyć mocno. Adam, no takie sytuacje to też dylematy dla ciebie pewnie. No tak, dylematy, ale z drugiej strony wolę mieć taki dylemat i wiedzieć, że dzięki temu, no okej, ktoś zajmuje 2. miejsce, no to tak jak Borek. No Borek już wie, że jak nie te w tym roku, to w przyszłym będzie inwestycja na boisku i dzięki temu rozbudowa infrastruktury w Borku. Za rok niech kolejny klub, który dostanie szansę z 2. miejsca, też wie, że musi infrastrukturę poprawić. No i chyba wszyscy chcą, żeby ta infrastruktura też w B-klasie, tym więcej drużyn będzie awansowało, tym będziemy mieli lepsze
lepsze boiska w A-klasie no i trochę świeżej krwi też, powiedzmy sobie szczerze, no bo przez ostatnie lata, no można powiedzieć, że część zespołów jest przed zasiedzeniem w tych wyższych klasach rozrywkowych. Oczywiście, oczywiście. Przypominamy, że tą grupę wygrał Orzeł Wojcieszyn, który już też bodajże 2 albo 3 tygodnie temu zapewnił sobie awans do klasy A. Przeanalizujmy komplet wyników z tej serii spotkań. Płomień Sichów, Tatra Krzeniów 3-5, Płomień Nowa Wieś Grodziska, LKS Chełmiec 4-1, Ratej Paszowice, Lechia Rokitnica 5-2, Lubiatowianka, Lubiatów Iskra, Jeżmanice Zdrój 5-3, Zjednoczeni Stolica Huragan, Nowa Wieś Zatoryska 2-5, Sokół Sokołowiec, Kuźnia 2, Jawor 0-3, wiemy walkover, Orzeł Wojcieszyn 55, Huragan Nowa Wieś Zatoryska 51, Płomień Nowa Wieś Grodziska na najniższym stopniu podium 44 punkty. Na samym dole Zjednoczeni Stolica i Ratej Paszowice. Adam, no żegnając się z Państwem, z naszymi telewizami, trzeba powiedzieć jedno, że dziękujemy klubom za ten sezon. Zostają nam emocje jeszcze w klasie okręgowej. Przyszły odcinek będzie, ale troszeczkę inaczej. W środę wyjątkowo zostanie wyemitowany, więc zapraszamy do obejrzenia. Klubom i zawodnikom dziękujemy za emocje w tym sezonie. My, tak jak mówię, czekamy jeszcze na rozstrzygnięcia w klasie okręgowej za obejrzenie kolejnego odcinka programu Piłkarskiej Niższej Ligi. Dziękuję Państwu. Radosław Salaman. Radosław Michalik. Do zobaczenia. Do zobaczenia.